Przemoc z użyciem broni i strzelaniny w szkołach niestety często występują w Stanach Zjednoczonych. Prawie połowa rodziców posiadających broń w domu błędnie uważa, że ich dzieci nie wiedzą, gdzie jest ona przechowywana, co może doprowadzić do tragedii. Oto nasza lista 10 najbardziej śmiertelnych strzelanin w szkołach. 10. Greencastle, Pensylwania. Być może najwcześniejszą strzelaniną, która miała miejsce na terenie szkoły lub uczelni w Stanach Zjednoczonych, była osławiona masakra w szkole Enocha Browna. 26 lipca 1762 roku czterech Indian z Delaware weszło do szkoły w pobliżu dzisiejszego Greencastle w Pensylwanii i zastrzeliło nauczyciela oraz 9 dzieci. Jednak ten incydent można uznać tylko w części za strzelaninę szkolną, ponieważ zastrzelono tylko nauczyciela, podczas gdy pozostałe 9 ofiar zostało zabitych bronią białą. Ocalone dziecko opowiada: dwóch starych Indian i młody Indianin podbiegli do drzwi. Mistrz, domyślając się ich celu, modlił się, by odebrali mu życie i oszczędzili dzieci, ale wszyscy zostali brutalnie pobici i oskalpowani. Kiedy wojownicy wrócili do swojej wioski i pokazali skalpy, starszy wódz Delaware zganił ich jako tchórzy za atakowanie dzieci. 9. Red Lake, Minnesota. 21 marca 2005 roku 16-letni student Jeff Wise śmiertelnie postrzelił dziadka, gdy ten spał. Strzelił mu 2 razy w głowę i 10 razy w klatkę piersiową oraz zastrzelił towarzyszkę dziadka, strzelając jej 2 razy w głowę. Wise następnie pojechał radiowozem swojego dziadka do Red Lake Senior High School, gdzie dotarł około 14:45 czasu centralnego. Wise zastrzelił ochroniarza, podczas gdy drugi ochroniarz uciekł bez obrażeń. Student udał się do głównego korytarza szkoły i zaczął strzelać do jednej z klas, zabijając 3 uczniów i 1 nauczyciela. Policja przybyła szybko i wdała się w ostrzał. Po 3-krotnym trafieniu policyjnym strzałem w dolną część pleców, prawą nogę i prawą rękę, Wise wycofał się do pustej klasy. Oparł się o ścianę, przyłożył lufę strzelby do brody i strzelił, zabijając się. Podczas szaleństwa Wise oddał łącznie 59 strzałów, 14 w domu dziadka i 45 w szkole. Świadkowie powiedzieli, że student uśmiechał się, strzelając do ludzi. Łącznie ze sprawcą zginęło 10 osób. 8. Roseburg, Oregon. 1 października 2015 roku o 10:38 pierwsze połączenie 911 zostało wykonane ze Snyder Hall na kampusie szkolnym, gdzie zgłoszono strzelaninę. 26-letni student Christopher Harper Mercer zmusił kolegów do wejścia na środek klasy. Zanim otworzył ogień do innych uczniów, celowo oszczędził życie jednemu z nich, aby mógł on dostarczyć od niego paczkę na policję. Student po raz pierwszy zastrzelił nauczyciela z bliskiej odległości. Podobno spytał 2 uczniów o ich religię, strzelając do nich po tym, jak udzielili mu odpowiedzi. Łącznie pozbawił życia 9 osób. Policjanci przybyli na korytarz 6 minut po odebraniu pierwszego połączenia 911. 2 minuty później Mercer wychylił się z klasy, oddając kilka strzałów do funkcjonariuszy. W zamian oddali 3 strzały, trafiając go w prawy bok. Po kolejnych 2 minutach strzelania do oficerów, ranny student wycofał się do klasy i zabił się 1 strzałem w głowę. Przesyłka, którą Christopher wręczył uczniowi podczas ataku, zawierała list, w którym strzelec określił swoje motywacje. Harper Mercer narzekał, że nie miał on przyjaciół, pracy, dziewczyny i był prawiczkiem. 7. Santa Fe, Texas. 18 maja 2018 roku 17-letni Dimitrios Pagorcis zaczął strzelać z broni do klasy plastycznej w szkole o 7:32 rano. Podczas strzelaniny członek personelu uruchomił alarm przeciwpożarowy, powodując ewakuację większości szkoły. Kiedy zauważył znajomego ucznia, powiedział: "Niespodzianka!" i strzelił studentowi w klatkę piersiową. Łącznie pozbawił życia 10 osób. Funkcjonariusze policji Santa Fe stacjonujący w szkole wymienili ogień ze strzelcem, przy czym jeden z funkcjonariuszy został ranny i przyjęty w stanie krytycznym do miejscowego szpitala. Napastnik poddał się oficerom po tym, jak został ranny przy wymianie ognia. 6. Columbine, Colorado.
Masakra w Columbine High School była strzelaniną w szkole i próbą zamachu bombowego, która miała miejsce 20 kwietnia 1999 roku. 18-letni Eric Harris i 17-letni Dylan Klebold, uczniowie Columbine High School, zamordowali 12 uczniów i jednego nauczyciela. 10 uczniów zginęło w szkolnej bibliotece, gdzie para popełniła następnie samobójstwo. 21 dodatkowych osób zostało rannych strzałami z broni palnej. Oprócz strzelaniny, Harris i Klebold podłożyli w szkole kilka bomb domowej roboty, chociaż nie udało się im ich zdetonować. Motyw pozostaje niejednoznaczny, jednak planowali atak od co najmniej roku i liczyli na dużą liczbę ofiar. 5. Parkland, Floryda. W walentynki 2018 roku Nicholas Cruz, 19-letni były uczeń, którego zachowanie doprowadziło do jego wydalenia, zaczął strzelać do uczniów i członków personelu z karabinu półautomatycznego w liceum Marjorie Stoneman Douglas. Zginęło 17 osób, a innych 17 zostało rannych. Podejrzany wtopił się w tłum uciekających uczniów i około godziny później został aresztowany po tym, jak oddalił się od szkoły. Został oskarżony o morderstwo i usiłowanie zabójstwa. 20 października 2021 roku Cruz przyznał się do wszystkich zarzutów i przeprosił za swoje czyny. 4. Austin, Texas. 1 sierpnia 1966 roku 25-letni student inżynierii i były amerykański żołnierz piechoty morskiej Charles Whitman wszedł na wieżę zegarową Uniwersytetu Texas Austin. Po zabiciu 3 osób wewnątrz wieży zaczął strzelać na zewnątrz z tarasu widokowego na szczycie, zabijając kolejne 12 osób i raniąc 31 innych. 96-minutowa strzelanina trwała, dopóki nie został on zastrzelony przez policję. Wcześniej zamordował swoją żonę i matkę sztyletem w ich domach. Sugerowano, że gwałtowne impulsy Whitmana, z którymi zmagał się przez kilka lat, były spowodowane przez guza mózgu znalezionego podczas autopsji. 3. Alvaid, Texas. 24 maja 2022 roku Salvador Ramos i jego babcia pokłócili się w domu o to, że Ramos nie ukończył szkoły. 18-latek strzelił jej w czoło i uciekł jej samochodem. Babcia przeżyła i szukała pomocy u sąsiadów. Na ten moment pozostaje ona w szpitalu w stanie krytycznym. Ramos wszedł do szkoły podstawowej i zabarykadował się w jednej z klas, strzelając do dzieci i personelu, po czym wymienił ogień z odpowiadającymi funkcjonariuszami organów ścigania na miejscu. Sprawca kupił 2 sztuki broni z okazji swoich 18 urodzin, które świętował w maju tego roku. 21 osób zostało zabitych przez Ramosa, 19 uczniów w wieku od 7 do 10 lat oraz 2 nauczycieli. Ze swojego konta na Facebooku Ramos wysłał 3 wiadomości do 15-letniej dziewczyny z Niemiec, którą poznał online. W pierwszej wiadomości napisał, że zamierza zastrzelić swoją babcię. Następnie napisał, że ją zastrzelił, a na około 15 minut przed strzelaniną w szkole, że wkrótce otworzy ogień w szkole podstawowej. Prezydent USA wezwał do ograniczenia dostępu do broni. Ile małych dzieci było świadkami tego, co się wydarzyło? Widziało, jak umierają ich przyjaciele, jakby byli na polu bitwy, na litość boską. Będą z tym żyć przez resztę swojego życia, powiedział Joe Biden. 2. Newton, Connecticut. Do strzelaniny w szkole podstawowej Sandy Hook doszło 14 grudnia 2012 roku, kiedy 20-letni Adam Lanza zabił 27 osób i siebie. Zanim zabrał broń mamie i pojechał do swojej dawnej szkoły podstawowej, zabił matkę w domu. Zabił 20 pierwszoklasistów w wieku 6 i 7 lat oraz 6 dorosłych, w tym 4 nauczycieli, dyrektora i psychologa szkolnego. Lanza następnie zabił się, gdy policja przybyła do szkoły. Raport wydany przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w listopadzie 2014 roku stwierdził, że Lanza miał zespół Asperga, a jako nastolatek miał depresję, lęki i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Ale to nie one spowodowały, ani nie doprowadziły do jego morderczych czynów. 1. Blacksburg, Virginia.
16 kwietnia 2007 roku 23-letni student Sang Hui Cho zabił 32 studentów i wykładowców w dwóch oddzielnych atakach na kampus Virginia Tech, a następnie popełnił samobójstwo. W pokoju akademiku najpierw zastrzelił jednego ucznia, a potem drugiego, który przyszedł z pomocą. Dwie godziny później udał się do budynku szkolnego, gdzie zabarykadował główne wejście i strzelał do kilku klas, zabijając 25 uczniów i 5 członków wydziału oraz raniąc 17 innych. W 2005 roku Cho został oskarżony o prześladowanie dwóch studentek. Po dochodzeniu specjalny sędzia z Virginii uznał Cho za chorego psychicznie i nakazał mu stawić się na leczenie. W dniu masakry Cho wysłał manifest do amerykańskiej całodobowej stacji informacyjnej. Oskarżył społeczeństwo o zgwałcenie jego duszy, chociaż nigdy do końca nie wyjaśnił, co to znaczy. Po części jednak był wściekły na ludzi, których nazywał potomkami szatana przebranymi za pobożnych chrześcijan. Postrzegał siebie jako Mesjasza. Podobnie jak Mojżesz, rozszerzam morze i prowadzę mój lud do wiecznej wolności, powiedział. Takie wydarzenia to zawsze ogromna tragedia dla uczniów, rodzin oraz całego społeczeństwa. Oby przyszłość przyniosła nam ich jak najmniej. To tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw lajka w górę i zasubskrybuj nasz kanał po więcej informacji. Widzimy się niedługo. Cześć!